Dark Souls 3. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie słyszał o tym tytule. Ja miałem okazję w końcu go ukończyć. Jeśli jeszcze nie widziałeś lub nie widziałaś podsumowania z mojego live'a z podstawowej wersji, to w opisie znajdziesz link do odpowiedniego materiału, do którego obejrzenia Cię zapraszam. Dziś skupimy się na dodatkach Ashes of Ariandel i The Ringed City, które są dostępne w tak zwanym Season Passie. Ja jestem Jaszcząb i witam Cię serdecznie na kanale. W dzisiejszym materiale znów wyjdziemy do świata popiołu, tym razem dosłownie, i spróbuję podzielić się z Wami szczerą opinią na temat dodatkowej zawartości do trzeciej odsłony Soulsów. Czy było łatwo? Nie. Czy było trudno? Jeszcze jak? Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to gorąco zachęcam do kliknięcia w magiczny czerwony przycisk, aby być na bieżąco z materiałami i nowymi livestreamami, które odbywają się od poniedziałku do czwartku między godziną 17 a 19, a także nad programowymi streamami weekendowymi. A teraz lecimy z tematem. Okej, let's go! Do nowej lokacji o nazwie Namalowany Świat Ariandel oczywiście wszedłem za pośrednictwem tajemniczego przewodnika Gaela z Katedry Głębin. Ku moim oczom okazał się bujny zimowy krajobraz oraz pokryte śniegiem pustkowia i ruiny. Odrobinę przypominał mi o malowanym świecie Ariamis z pierwszej części Dark Souls. Pierwsze wrażenia były naprawdę dobre. Zwyczajnie bardzo chciałem dowiedzieć się, co będzie dalej, gdzie dojdę przemierzając to całe Ariandel. Pierwsi przeciwnicy nie stanowili dużego wyzwania. Głównie były to wilki, wyznawcy Farona i kobiety drzewa. Nie! Kurno! No w każdym razie wszystko szło gładko, dopóki nie trafiłem na to. No, God, please, no! No i na to. Z czego ten drugi był chyba prostszy do pokonania, mimo swojej dużej zwinności i agresywności. Za to ten pierwszy to był mobek, którego za wszelką cenę wolałem unikać. Pomimo, że moja postać miała jakiś tam 90 poziom, a rekomendowany do DLC był 80, to miewałem z nim poważne problemy. Samo przejście lokacji było wyzwaniem, ale jeszcze nie tak dużym, żeby się zniechęcać. Znacząco pomogła tutaj częstotliwość pojawiania się ognisk, a co za tym idzie, regeneracja i możliwość levelowania się w Kaplicy Zjednoczenia. Oprócz tego skróty do owych ognisk miejscowiły się w dość prostych do znalezienia miejscach. Mógłbym śmiało powiedzieć, że dużo prościej było je wyczaić niż w podstawce. Lokacja ma swój koniec w kaplicy Ariandel i stamtąd jest opcja przeniesienia się do Sterty Mentów, która z kolei jest początkiem dodatku The Ringed City. Ale zanim będę mógł się tam przenieść, to oczywiście czeka mnie walka z dość ciężkim bossem. Ale do tego wrócę później, więc oglądajcie do końca. Dalej dwie nowe lokacje to kolejno wcześniej wspomniana Sterta Mentów i tytułowe The Ringed City. W początku gra raczyła mnie swoimi znanymi zagrywkami psychologicznymi. Skok z wysokiego urwiska. Podpowiedź. Skacz? Zaufać czy nie zaufać? Oto jest pytanie. Tych skoków tutaj trochę było, więc musiałem się przyzwyczaić do patrzenia pod nogi. No i znów można było tu znaleźć całkiem sporą ilość ognisk, więc umieranie nie stanowiło większego problemu, no oprócz jednego miejsca. No i nie byłoby to nic wielkiego, gdyby nie to, że nad bagnem znajduje się interaktywny bojowy monitoring w postaci anioła strzelającego laserami. Żeby tego było mało, to gdy anioł nas nie widzi, to nakłada na nas klątwę. Serio? Podczas walki z piromantką nagle nałożył mi się efekt klątwy i zginąłem. Tymczasem na czacie widzowie mnie uświadomili, że klątwę nakłada właśnie ten nasz ukochany aniołek. No absurd, a już myślałem, że w dodatku będzie ich mniej. Jaki błąd. Podczas przemierzania lokacji warto rozejrzeć się za ciekawym NPC-em, który będzie się przewijał przez prawie cały DLC, o ile oczywiście będziemy z nim rozmawiać. Ogólnie mam wrażenie, że ta lokacja była trochę łatwiejsza niż malowany Ariandel, ale bardziej denerwująca przez miejscówkę z bagnem. Zwieńczeniem tego całego poziomu jest Książę Demonów, do którego jeszcze wrócę. No dobra, to wskakujemy do ostatniej lokacji. Podjarany tym, co będzie dalej, pobiegłem przed siebie, nie wydając wcześniej zebranych dusz na poziom. Chyba zwyczajnie moja ciekawość wzięła górę nad rozsądkiem. A zapewne wiecie, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Co tu? Ej, halo! A dlaczego ja sobie nie podrasowałem postaci, wytłumaczcie wy mi? No ja pitole, ja sobie nie wylewelowałem postaci. O, żeż w dupę. Paręnaście minut spędziłem na główkowaniu, jak ominąć tych wszystkich łuczników. Zacząłem nawet szukać niewidzialnych mostów i ścian. Spróbowałem też zamienić się w otoczenie dzięki białej gałązce, ale nic z tego. O, a jak co jak zrobię, gałązki użyję? To nie będą mnie widzieć? Ha ha!
Rozwiązanie było prostsze niż myślałem. Wystarczyło wykorzystać kamienne ścianki rozmieszczone na drodze. Nie zdziwiłbym się, gdybym ostatecznie zginął w tej lokacji najwięcej razy. Również za sprawą widzów, którzy przekonywali mnie, żebym spróbował znaleźć niewidzialny most. Idę dalej i pewna miła pani prosi mnie, przez wielkie żelazne drzwi, żebyśmy zgładzili starożytnego smoka Midira. Okay. W tym miejscu pojawiają się chyba najtrudniejsze moby z całego DLC. Mianowicie rycerze Legionu Haralda i rycerze Pierścienia. O ile z początku przeciwnicy nie stanowili dużego wyzwania, tak tutaj jest zupełnie na odwrót. Walka z nimi była na tyle uciążliwa momentami, że zwyczajnie po pewnym czasie unikałem konfrontacji. Jedna rzecz mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła, a konkretnie była to zbroja pogromcy smoków. Ta sama, która była bossem w podstawce, no jak dla mnie mega. Tym bardziej, że można sobie wydropić z niej nowego seta. Na szczęście owa zbroja pogromcy smoków występowała tu w postaci zwykłego moba, a nie bossa. Aczkolwiek może ciekawiej by było, jakby pojawiła się jako boss, tylko w zmienionej, mocniejszej formie? Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. A, no i należy pamiętać o rozmowach z NPC-ami, żeby nie przegapić całkiem fajnego questa. Otóż osobnik w rycerskiej zbroi zapomniał swojej przeszłości, a nawet własnego imienia. Pyta nas, czy widzieliśmy monument oczyszczenia, w nadziei, że pomoże mu to przypomnieć sobie swoją dawną tożsamość. Znalazłem zatem wspomniany monument i poinformowałem o tym rycerza, który wyraził swoją dozgonną wdzięczność. Nice. Opuściłem zatem bagno i skierowałem się do starej wieży. Ku mojemu zaskoczeniu pojawił się tam owy rycerz, który dopiero co cieszył się ze znalezionego monumentu. Okazało się, że ten gościu to Lappa, tylko podobno z amnezją, który pojawia się również w poprzednich częściach. W jedynce również miałem przyjemność go poznać. W The Ringed City Lappa również stosuje tani trik w postaci wykopania mnie w przepaść. Nie powiem, naprawdę ciekawy plot twist. Tutaj docieram do końcówki dodatku. Dwa bossy stosunkowo blisko siebie i ostatni czekający na szczycie wzgórza, do którego docieramy jedną windą i długimi schodami. Odkąd ukończyłem dodatki, to z niecierpliwością czekałem na możliwość opisania swoich wrażeń właśnie z bossów. Niewątpliwie jest to moim zdaniem najlepszy aspekt całego Season Passa. Serio. Bossowie są tutaj kwintesencją poszczególnych lokacji, prawdziwą wisienką na spopielonym torcie. Pozwoliłem sobie sporządzić tier listę wszystkich bossów od najmniej ciekawego do najlepszego. Będę się tym razem kierował emocjami, designem i klimatem, jaki akompaniował podczas starć. Trudność zejdzie tu na troszkę dalszy plan. Numer 5. Ex aequo, Stróż Grobu Czempiona i Wielki Wilk i Półmrok i Włócznia Kościoła. Nie będę się tutaj szczególnie rozwodził. Te dwa starcia dałem na równi, gdyż oba nie wzbudziły we mnie zbyt dużo emocji. Wielki Wilk trochę przypominał Sifa z DS1, z tą różnicą, że nie miał miecza w pysku. Ataki miał dość powtarzalne, ale niektóre całkiem szybkie. Czempiona Grobu zaś można było potraktować jak zwykłego moba. No jakoś mnie je porwał. Design bardzo poprawny. Muzyka nie była niczym, co zapamiętałem. Raczej grała tam sobie w tle i specjalnie nie zwróciłem na nią uwagi. Chyba dwa podejścia miałem do tego bossa. Podobnie sprawa wyglądała z Półmrokiem i Włócznią Kościoła. Jeden z widzów na streamie określił tego bossa mianem żartu. No i trochę się tutaj zgodzę. Jest to przedostatni boss z gry i taka kaszana. Najpierw uwaliłem tego wielkiego starego, który przywoływał właściwego bossa. Ten właściwy boss to był... no właśnie ten tutaj. Miał on marne ilości HP, raczej kiepską gamę ataków, a w dodatku można go było wytrącać z równowagi z racji braku poisa. Nie miał tego, no wiecie, pazura. Twórcy chyba na siłę chcieli utrudnić walkę przez towarzyszących mu strażników kościoła, którzy co jakiś czas go leczyli. Design tutaj na minus, trudność na minus. Muzyka tylko trochę mi się bardziej podobała niż przy Wielkim Wilku. Tego bossa pokonałem za drugim razem. Przykro mi, From Software, tutaj się nie popisaliście. Numer 4. Książę Demonów. Był to boss, który w sumie napsuł mi trochę krwi. Do łatwych na pewno nie należał. Tutaj trudność na duży plus, gdyż była całkiem dobrze zbalansowana. Świetny design, emocjonująca walka i bardzo dobry podkład muzyczny. Pokonanie dwóch pierwszych demonów było łatwiejsze niż pokonanie ich połączonych w jednego księcia demonów. Bardzo dużym problemem były ataki z powietrza. Przynajmniej dla mnie. Ilość prób wyniosła 11, a czasowo wyszło jakoś pod 35 minut. Pod koniec walki moje tętno naprawdę wysoko skoczyło. Głównie z ekscytacji, że zaraz go wykończę. Jest. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jest! Dobra, co dalej? Jezu, mam nadzieję, że koniec. Jest! Ja pierdzitykam!
Już się bałem, że będzie trzecia faza, nie? O matko, już. Aż mnie łzy normalnie co tak się zapatrzyłem, nie? God damn it. Numer 3. Midir Mrokożerca. Ileż to legend krążyło na czacie o tym bosie. Ileż to przestróg, ileż zniechęcających komentarzy o tym, że to naprawdę ciężki przeciwnik. I wiecie co? Więcej zachodu było z uprzednio wymienionym księciem demonów. Poważnie. Trudność bossa podbija tu mocno jego niesamowicie wysoki poziom HP. Do starcia trzeba koniecznie przysiąść z otwartą głową, cierpliwością i wcześniej zaparzoną melisą. Sam Midir jest dość przewidywalny, jeśli chodzi o wyprowadzanie uderzeń i zianie ogniem. Po dość krótkim czasie ogarnąłem, jak zachowywać się przy poszczególnych próbach ataku i wystarczyło, że trzymałem się możliwie blisko jego łba i łap. Oczywiście jak zaczynał ziać ogniem, to trzeba było uciekać jak najdalej, ale tutaj chwila przeczekania i znów dzida pod nogi. Na wielki plus wygląd, arena i klimat podczas pojedynku. Serio, walka z bossem nawet jak nie idzie, to wierzę, że podziw i ekscytacja przebija tu jakąkolwiek frustrację. Udało mi się go pokonać za trzecim razem i trwało to jakieś 15 minut. Dobra, kończ go, gościu, kończ go, kończ go, kończ go. I niech nie będzie drugiej fazy, błagam. Błagam, 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 błagam. Jest! Numer 2. Siostra Frida. Oh boy. Tego bossa po prostu nie da się nie lubić. Pomimo, że zginąłem na nim najwięcej razy z obu DLC, to i tak Frida ma u mnie turbo szacun. Po pierwsze, wstępniak do walki. Moja reakcja wyglądała tak. Wróć, to jest kosa. Ja! Dobrze się zaczyna. Czułem, że będzie grubo, że to nie będą przelewki i że ta kobieta zamierza pokazać mi, kto z naszej dwójki nosi spodnie. Po drugie, muzyka. Cudowny podkład, który z każdą kolejną fazą wchodzi na wyższy poziom. Po trzecie, design i spektrum ataków. Świetna kompozycja otoczenia i wyglądu Fridy i ojca Ariandel. Te kolory i animacje po prostu świetnie współgrają i cieszą oko. Jeśli chodzi zaś o ataki, to byłem pod wrażeniem, jak bardzo może mnie jeszcze zaskoczyć sama Frida. Szczególnie w trzeciej fazie jej kombosy bywają niesamowicie szybkie, nieprzewidywalne i zabójcze. Ojca Ariandel nie będę tu za dużo opisywał, gdyż jego rolą było głównie przeszkadzanie i trzymanie mnie na dystans. Co do poziomu trudności starcia, mogę powiedzieć, że jest naprawdę dobrze zbalansowany według mnie. Mimo, że boss ma aż 3 fazy, z czego w drugiej walczyłem z dwoma postaciami naraz, to sytuację ratował brak poisa u Fridy i fakt, że ponoć jest podatna na parowanie i ciosy od tyłu. Bardzo długo zajęło mi jednak uświadomienie sobie dobrego sposobu walki w trzeciej fazie. Gdzieś tam ostatecznie dotarło do mnie, że im bardziej agresywnie na nią grałem, tym lepiej. Udało mi się ją pokonać po 15 próbach i po lekko ponad godzinie. Jest? Nie, jeszcze nie. Jest! Jest! Dobra! Błagam! To musi być koniec! To musi być koniec! Jest! Jest! Ja pierdziu! No gówno, no! No dobra, ona była ciężka, no ona była ciężka! Numer 1. Rycerz Niewolnik Gael. Piszę to jednym słowem. Perfekcja. It was perfect. Perfect. Everything. Down to the last... minute details. Projekt postaci, animacje, duża, otwarta arena, ścieżka dźwiękowa, świetne hitboxy, dobry wstępniak i delikatny plot twist. No coś pięknego. To jest chyba najbardziej uczciwy boss w całej grze, serio. Nawet jak ginąłem, to praktycznie się nie wkurzałem, wręcz przeciwnie. Czułem niedosyt i chęć kontynuowania walki. Pamiętam, jak już miałem kończyć streama i zostawić Gaela na kolejny odcinek. Ostatecznie tak się wciągnąłem, że pokonałem go jeszcze na tym samym streamie. Po prostu nie mogłem go odpuścić. Potrzebowałem 4 prób, żeby go pokonać i trwało to 15 minut. Jeden hit, jest! Jest, kurde, udało się, kurde, bele!
Dotarliśmy, słuchajcie, do końca tej przygody. Uważam, że twórcy wykonali genialny ruch z wydaniem dwóch całkiem treściwych dodatków. Rozmiary lokacji były naprawdę wystarczające, spora ilość nowych mobków, ciekawe questy i przede wszystkim genialne walki z bossami, które wydaje mi się, że przebijają podstawową wersję Dark Souls 3. Mimo, że nie jestem turbo fanem Soulsów i miałem pewne obawy, że dodatki będą za trudne, że się zniechęcę i tak dalej, to kompletnie nie żałuję decyzji o ich kupnie. To był strzał w dziesiątkę. Mój szacunek do From Software diametralnie urósł. Dziękuję wam za uwagę. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Pozdrawiam i trzymajcie się ciepło. Nara.